Przez ostatnie dni, można nawet rzec tygodnie, byliśmy epatowani różnymi ekspertyzami, które przedstawiały różne wątki, w jaki sposób rozwinie się sytuacja na Ukrainie. Tak naprawdę mało z tych komentatorów wojskowych czytało, można powiedzieć, doktryny rosyjskie, zwłaszcza wojen nowych generacji, które powstały po 2013 roku. I jakby po prostu pokazywali rzeczywistość, ewentualny konflikt, do niego się odnosili, pokazywali współczynniki sił, że Rosjanie mają zbyt małe, odnosili się do tych konfliktów tradycyjnych, które znamy z historii. Czym się charakteryzowały wojny nowej generacji? Że przede wszystkim to były działania, które były nakierowane na destabilizację społeczną, na destabilizację w zakresie gospodarki, właśnie uderzające w ekonomię. A czynniki, które były jakby, można powiedzieć, takie ostateczne, militarne, one były do wykorzystania w ostatniej fazie. Ja tylko przypomnę, że Ukraina ma około 3000 km granicy z Rosją i Białorusią, około 2000 km granicy morskiej i zaledwie 250-tysięczną armię, która jest wzmocniona przez obronę terytorialną oraz rezerwy, ale niech ta armia rozwinie się o kolejne 150 tysięcy, to jest za mało, żeby zaryglować kilka tysięcy kilometrów granic. Poza tym Rosja ma 4 dywizje powietrzno-desantowe, 2 brygady desantowo-szturmowe, które już są wykorzystywane i te jednostki mogą desantować w głąb terytorium Ukrainy i to będzie powodowało, że siły ukraińskie są zbyt małe na to, żeby bronić całości terytorium, całości granic. Moim zdaniem Putin zasadniczo chodzi o zajęcie terenów do Dniepru i południa tutaj terenu Ukrainy. Dlaczego? Z bardzo prostego powodu. Jeżeli ma łatwość zajęcia tych terenów, to co potem zrobi, jak je zajmie? Więc musi mieć co najmniej na tych terenach 20% ludności prorosyjskiej na bazie, której zbuduje swoją administrację. Bo nie można okupować terytorium, na którym w rzeczywistości mamy do czynienia z całą populacją wrogą okupantowi. I dlatego moim zdaniem on nie przejdzie być może taktycznie, chwilowo granic Dniepru. Jeżeli tak zrobi, to się z czasem wycofa, ponieważ uwikłałby się w długie walki, można powiedzieć, typu działań nieregularnych, quasi-partyzanckich, podobnych do tego, co się działo w Afganistanie w latach 80., gdzie Związek Radziecki poniósł klęskę, bo należy pamiętać, że na jednego przygotowanego do działań sabotażowych żołnierza trzeba około 20 minimum żołnierzy okupacyjnych, ażeby w jakiś sposób zapewnić stabilizację okupowanego terenu. Czyli na tym terenie Rosjanie by musieli pozostawić kilkaset tysięcy żołnierzy. Rosji po prostu na to nie stać. Dlatego też moim zdaniem ta operacja zakończy się defragmentacją Ukrainy. Czy to będzie jeden podmiot, czy dwa podmioty? Pytanie, co się stanie z Zakarpaciem? Czy Zakarpacie nie będzie żądać autonomii co najmniej? Właśnie mniejszość Rusinów karpackich i Węgrów na tym terenie. Myślę, że tutaj nas czeka bardzo dużo niespodzianek i moim zdaniem to wszystko jest skoordynowane z władzami Republiki Chińskiej, Chin Ludowych oraz z Iranem, czyli ze starożytną Persją. I obawiam się, że większym zagrożeniem dla Polski w przyszłości może być to, co się wydarzy w Iranie, czyli działania związane z produkcją bomby jądrowej i pozyskaniem jej przez Iran i ewentualne działania Stanów Zjednoczonych i działania Izraela w tym względzie. I obawiam się o to, że Polska zgodziła się, tak jak Słowacja i inne kraje, na wykorzystanie
polskich lotnisk do ewentualnych działań, a połowę terytorium Polski jest w zasięgu irańskich rakiet. Pytanie jest takie, czy Chiny nie podejmą działań mających na celu odbicie Tajwanu. Więc tutaj myślę, że ten konflikt na Ukrainie to może w tej chwili wielu szokować, ale określę, że to jest konflikt regionalny, a może nas czekać konflikt o dużo większym wymiarze globalny, który wyjdzie z Zatoki Perskiej, z Bliskiego Wschodu, który może być znacznie niebezpieczniejszy dla świata, ponieważ może wywołać falę nielegalnej migracji nie tylko z Azji, ale z Afryki.